Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, zaczynamy bitewką i już tutaj w pierwszej skrzynce dostaję na dziurę 1300 zł, Bowie Knife. Slotter ze skrzynki, pompa teamu za 142 zł. No, mogłobyś to definitywnie lepsze zaczęcie. No tutaj definitywnie tutaj obrazek tego bota, no to to jest moje uczucie w tym momencie. This is fine, stary. Witam się bardzo serdecznie na Case Hugu. No, bitewką zaczynamy, 3000 zł na 3 oczywiście osoby, chciałem powiedzieć 3 boty, no ale no, czasem jak bot się trochę zachowuje, tworząc takie bitwy, kurcze, które no nie do końca mogą być odpowiedzialne, mogą być takie, wiesz, no po prostu czasem mi się odkleja, tak? I podejmuje irracjonalne decyzje. Oczywiście przypominam o konkursie na skina. Na Discordzie też masz konkursy na Glocka żywi jak wody, więc sobie wbijaj na Discorda, dołącz, bo no oczywiście konkursy teraz tam są dla naszych Discordowiczów. No i oczywiście im większa aktywność będzie, im więcej będziecie się udzielać i tak dalej, rozmawiać na Discordzie, no to te skiny będą lepsze i będą oczywiście częściej. No i oczywiście konkurs na skina na filmie. Jak chcesz wygrać, subdzwony, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, no na Discorda dołącz. Już oczywiście kod Croxy, jakieś hagłek są, pełnoletnim jesteś, ale to zaraz ci powiem, gdzie tego kodziku się używa po tej batelce. Oczywiście wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu, albo oczywiście no tutaj zielony plusik sobie klikniesz i kodzik Croxy przez like spiszesz. I oczywiście giveawaye, są dwa giveawaye na, nie pamiętam ile łącznie, ale na Falchion, na Lore i na Nawajkę, więc możesz sobie dołączyć oczywiście do tych dwóch konkursów. Masz je na skinsforfree.pl bądź w przypiętym komentarzu, więc sobie dołączaj, bo no już powoli tutaj te osoby w tym giveawayu się zbierają jednym i drugim. No nie, no to są żarty jakiś, stary, i to jest, no i jaka inna skrzynka, stary, jaka inna skrzynka jak nie Dragon Mask mogłaby botowi tutaj dać Gamma Dopplera, Flip Knife'a, który no tutaj no definitywnie sądził o losach tutaj tej bitwy. 10 koła sobie wygrał, ale co to w ogóle za bot jest nawet? Czy to są jakieś nowe boty znowu na Case Hugu? Jak tak, to bardzo mi się to podoba. Zdążę dołączyć? Nie zdążę dołączyć, no ale dobra. Niech będzie, że stworzymy sobie bitwę kolejną i rzucimy Chinatown, jest 2. Porki niech będzie jeden, te Crystal Knife'y ja bym dzisiaj odpuścił, dorzucimy jedną In Love. No dobra, taką bitwę na te cztery skrzynki zróbmy sobie tak na rozgrzewkę, można by to powiedzieć. Zobaczmy sobie, rzućmy jednego bota. Ja bym chciał zobaczyć te boty, jak to teraz wygląda. Jest Burbuła, jest oczywiście bot Giorgio. No jest poke... O, patrz, bot Force, bot Duck, wow. Ej, to tamte boty zostały zastąpione jakby tutaj. Bot nerd, bot bad, ja nie mogę, zajebiste, podoba mi się bardzo. Dobra, no to jako ja jestem tutaj pewien, że bot nam stroluje, no to wrzucamy sobie bot troll do tej bitwy i zobaczmy jak nam pójdzie. 400 zł, Chinatown i AWP Simo, to jest bardzo dobre zaczęcie, no ale no niestety, no Giorgio tutaj trafia koła haza prawie kafla, więc no trzeba to definitywnie odbić na przykład skrzyneczce porki. Zobaczmy jak nam oczywiście pójdzie. Ojojojojojojojojoj. No niestety ta nawaja, to 750 zł, no już najdroższa. Zobacz, ostatnia skrzynia i się nic nie zmieni. I bot troll chyba w ogóle nas ograł? Nie, nie ograł nas, okej. Okay. No bot Giorgio tutaj, no nie wiem co poszło nie tak, no bo dzisiaj jest środa, no to nie wiem dlaczego dzisiaj już tak powiem skrzynka Giorgiowi akurat oddała. Ale właśnie, no tutaj masz te oczywiście dwa giveawaye na nawajkę, tutaj również Falchion Lore i tam są jeszcze emeczka tutaj Lidded Glass, więc możesz sobie oczywiście dołączyć. Również na Case Hugu oczywiście, jak możesz zobaczyć, możemy sobie level wbijać. Za level oczywiście odblokowujemy specjalne skrzyneczki, dajmy na to sobie zakręcę tą za 87 level. Teraz za setny będę miał kolejną, więc to już niedługo, bo mam 96, więc sobie tą jedną zakręcę za darmo. Oczywiście możesz sobie za darmo kręcić co 24 godziny, więc dla mnie to jest naprawdę zajebisty system. I generalnie chyba żadna inna strona czegoś takiego nie ma, więc to bardzo lubię w Case Hugu. Ale możemy zobaczyć w ogóle, że Summer Vibe Event oczywiście, możemy już do niego dołączyć i jest pierwszy nowy tryb dodany, jakim są kokosy. Wybieramy swojego kokosa i możemy tutaj rozbić kokosa i odebrać skina. I zajebiście to wygląda. Ej, podoba mi się to bardzo. No Case Hug tutaj ewidentnie z przytupem się wpierdzielił, już tak powiem, na scenę skrzynkową. Zobaczmy dalej, znowu jakiś negew. Ale mogłyby być jakby... Aha, bo to są trzy różne rodzaje tych kokosów. Najdroższy za 75 tysięcy. Dobra, to jest coś, co lubię. Mamy negewa za 14 zł. Jeszcze jedno sobie dziabniemy. Jest jakieś MP5. I ostatnie... Jakiś scout, okej. Diamenty generalnie zdobywamy za każde wydane... Ileś tam, nie pamiętam ile, ale...
możemy sobie oczywiście te diamenty zdobywać, otwierając skrzyneczki. No i oczywiście otwierając skrzyneczki, no tak jak wspomniałem, możemy sobie level wbijać i mamy też cashback, tak? Mój cashback w tym momencie wynosi tutaj, no, bardzo ładny butterfly za 5 koła, ale tak jak wspomniałem, nie odbieramy go teraz, odbierzemy sobie go kiedy indziej. Codzienne bonusy oczywiście, tak jak wspomniałem, możemy sobie otwierać. Co to jest? Czy to jest nowa skrzynia jakaś? No na to by wychodziło. Zobaczmy, otwórzmy sobie 5 takich, 520 zł. Tylko otwórzmy to na szybkim trybie i zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Wow! No! No i tutaj podwojone tutaj zostało to, co wydaliśmy na tą skrzynkę, no więc no super sprawa, tak? Bardzo mi się to podoba, oczywiście do giveaway'a też możesz sobie tutaj dołączyć, fast giveaway tak zwany, pitch lot, no to nie jest chyba nowa skrzynia, więc ciekawe, czemu jest napisane, że nowa, było napisane, że nowe, więc nie wiem, o co chodzi, może wow, patrz, stiletto, 4 koła, okej, fajnie, jeszcze raz sobie dziawnijmy tą skrzynię, nie, no ej, no elegancko, naprawdę elegancko. No i patrz, 8 koła mamy, zaraz odbijemy to, co mieliśmy na początku tego filmu, ale no co zostało stracone przez te, no, początkowe bitewki, tak? Ale właśnie, ja bym sobie zobaczył, no jest tutaj ta skrzynia, aha, no, okej, okay, wszystkie są zaznaczone jako nowe jeszcze. No dobra, no generalnie skrzynek na Case Hugu, no zobacz stary, jest tyle tych skrzynek, a ja lubię jak jest dużo skrzynek, więc nie wiem, czy kiedyś uda mi się otworzyć wszystkie te skrzynki na Case Hugu, ale może kiedyś jakiś odcinek otwieram wszystkie skrzynki na Case Hugu, wow, niesamowite. Daj znać w komentarzu, czy chciałbyś takie coś. A my lecimy na Case Battle, 8000 zł, więc ja bym tutaj jakąś może ostatnią bitewkę na dzisiejszy film zakręcił. No pamiętaj, że ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy przestać, tak? Znaczy, no ja nie wiem, kiedy przestać, po prostu chcę zrobić tak zwanego all-ina i zobaczyć, czy tutaj mój kapitał uda mi się pomnożyć. Sushi Master Counter Snoot. Okej, niech będzie. 7000... In love, czy starczy nam na to? Ile mamy? Budżet? Okej, budżet chyba tutaj styknie, więc 8263 zł. Taka bitwa. Nie ryzykuję na 3 osoby, wrzucę po prostu sobie jednego bota, Bot Force. Niech moc będzie z nami, stary, w tej bitwie i zobaczmy. No tutaj patrz, ile diamentów dostaliśmy za tą battle. I zobaczmy, 11 skrzynek, skrzynia Chinatown na pierwszy ogień. Czy znowu mi tutaj stroluje początek? O dziwo, nie aż tak. 400 zł jest to oczywiście zwrot z tej skrzynki. Ten digielek też, no, mógł być w lepszym stanie, no ale okej. Znaczy jest filtesty, to w sumie nie jest aż tak słaby stan, ale no tutaj... No nie kosztuje on jakoś nie wiadomo ile. No tutaj niestety drugie otwarcie z porki i druga kosa dla mojego oponenta, co mi się bardzo nie podoba, bo w tym momencie no dużą przewagę sobie tutaj chłop zrobił. No moc chyba ewidentnie dzisiaj z nami nie jest, ale zobaczmy, skrzynia gloves, no te bandaże nawet jego, wydaje mi się, że ciut lepsze będą, jednak nie, tylko 20 zł, no wydaje mi się, że powinny tutaj... Nie, dobra, to jest GG stary, no tutaj jak on z knife'ów trafia, ze skrzynki knife stary za 740, jak gościu trafia Tiger Tuffa za 1600, no to... No ewidentnie tutaj moc nie jest po naszej stronie, tak? Mamy tutaj Good Knife'a ze skrzyni Sushi Master. No tak naprawdę dwie bardzo drogie skrzynki teraz zostały. No ale właśnie, no ten stoter niestety nic nam tu nie da, bo jest to zaledwie 600 zł. Skrzynia In Love musiałaby naprawdę mocny konkret sypnąć, no ale tak się niestety nie wydarzy. No i 8 koła ponad przeszło mi koło nosa.